Rozmowa dnia. W naszym studiu Stanisław Tyszka, poseł Kukiz 15 i wicemarszałek Sejmu. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie marszałku, czy pana zdaniem polski Sejm powinien się odnieść w jakiś sposób do wypowiedzi unijnych polityków, tutaj szczególnie jednego, który mówił o 60 tysiącach neonazistów, którzy przeszli przez Warszawę? Padła w ubiegłym tygodniu taka propozycja, by Sejm w uchwale po prostu potępił tę wypowiedź. To jest dobry pomysł, czy nie? Musiałbym zobaczyć, jakby taka uchwała miała wyglądać. Natomiast takie przerzucanie się uchwałami, nie wiem, czy ma znaczenie. Większe znaczenie ma umiejętna polityka europejska, międzynarodowa. Nie otwieranie kolejnych frontów, a jednocześnie nie uleganie prowokacjom polityków unijnych. Mm-hmm. Dobrze, to w takim razie czego zabrakło polskiej polityce międzynarodowej, że powstała taka rezolucja jak ta z ubiegłego tygodnia i została jeszcze przegłosowana? Ja myślę, że ta rezolucja po pierwsze jest bardzo szkodliwa dla Polski wizerunkowo, a po drugie wynika z dwóch czynników. Po pierwsze z dwuletniego donosicielstwa Platformy Nowoczesnej, z pielgrzymek do Brukseli, z działalności antypaństwowej, bo tutaj to jest przekroczenie pewnych granic normalnego politycznego sporu, a po drugie z właśnie nieumiejętnej, nieprofesjonalnej polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, otwieranie zbyt wielu frontów. Myślę, że tutaj no, głównym winnym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale przepraszam, to ja dopytam, mówi pan o frontach w Polsce, czy mówi pan o frontach... Nie, o frontach z Brukselą, prawda? Puszcza, sądy, wszystko co się da. Prawda? Wojna z całym światem. No, to jest taki, no ale to taki są fronty w Polsce, no bo to są zmiany, które w Polsce zachodzą, no, tak? Znaczy, jeżeli no, pan mówi o sądach, no to są ustawy polskie, które zostały, jedna została w zasadzie... Znaczy, mówi pan o tych bublach prawnych, tak? No, wie pan, buble jeden, niech rozumiem, że nie wszystkie są bublami prawnymi. Jedną prezydent podpisał, weszła w życie, teraz zdaje no, się już, bo były bublami, no. Już niebawem będą znowu głosowane. Okej, mi chodzi o coś takiego, że toczy się jakaś rozmowa między Warszawą a Brukselą, tak? I ja utrzymuję, że ona się toczy w sposób nieprofesjonalny i szkodliwy dla Polski również z tej naszej strony. Natomiast głównym czynnikiem jest to donosicielstwo opozycji totalnej, prawda? My w ogóle mamy do czynienia od lat z graniem na taką radykalizację sporu, tak? Między PO i PiS, bo liderzy tych dwóch ugrupowań wiedzą, że podgrzewając złe emocje, prawda, coś tam wygrają. A Kukiz 15 jest zwolennikiem zupełnie innej polityki, polityki merytorycznej, konstruktywnej i przede wszystkim polityki, która nie polega, znaczy, która nie dopuszcza w ogóle donoszenia na własne państwo za granicą, tak? A robiło to tak samo Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie, prawda? W przypadku nieprawidłowości wyborów samorządowych, czy wysłuchanie, które organizował pan Czarnecki w sprawie telewizji Trwam, tak? To jest dla nas przekroczenie ale po prostu granic sporu. Ale pan stawia to jakby znak równości pomiędzy tymi działaniami, bo przecież absolutnie, ich... Tak. Ale przecież to jest zupełnie coś innego. Znaczy z jednej strony mamy uruchomienie procedury, która jest nazywana procedurą atomową i której ostatecznym rezultatem może być tak naprawdę pozbawienie Polski głosu, bo to nie chodzi o żadne pieniądze, tylko chodzi o głos pani, Polski w Unii dojdzie, Europejskiej, prawda? A w drugiej, na drugiej szali jest wysłuchanie, czyli coś, co jest wydarzeniem, ale nie pociąga żadnych konsekwencji. Panie redaktor, donosicielstwo Platformy Nowoczesnej było dużo bardziej konsekwentne i długotrwałe, natomiast to samo dokładnie w 2014 robiło Prawo i Sprawiedliwość. I teraz jaka jest różnica między PO i PiS, a Kukiz 15? Oni działają w interesie swoich formacji, a my działamy w interesie obywatelskim. My stoimy na gruncie polskiej racji stanu. To tak zdaje się, każda partia mówi o sobie. No tak, jakby ale, tu siedział na pana miejscu, ktoś inny mówiłby dokładnie to ale samo. Ale my nigdy nie donosiliśmy i nie będziemy donosić na nasze państwo za granicą, no, bez względu na to, kto rządzi. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że państwo nie za bardzo jeszcze mieli możliwości, bo zdaje się, że żadnego europosła nie macie. Ale mogłem jeździć, tak jak Ryszard Petru, prawda, do Brukseli i donosić na własne państwo, ale nigdy bym tego nie zrobił, bo to jest poniżej mojej godności. No tak, no, dzisiejsza sytuacja jest inna, ale gdyby, że tak powiem, wcześniej były rządy Donalda Tuska, to rozumiem, że jakiś powód głębszego sporu by pan mógł znaleźć, albo Kukiz 15. Ja byłem bardzo krytyczny wobec rządów Donalda Tuska, natomiast powtarzam, są pewne granice instrumentów, które można w polityce wykorzystywać, jeżeli się chce być dobrze, patriotą. A czy w takim razie Donald Tusk, chociażby tym ostatnim tweetem, tak szeroko cytowanym wszędzie, jednak Donald Tusk
przewodniczący Rady Europejskiej, czyli tak. urzędnik już zupełnie nie polski, struktur unijnych, urzędnik, który powinien zachowywać się obiektywnie wobec każdego z krajów, a na pewno nie wchodzić w wewnętrzne sprawy tego kraju. Czy Donald Tusk taką granicę przekroczył tym tweetem? Pani co, no to jest trochę tak niepoważna forma wypowiedzi. Ta, w dzisiejszych czasach zdaje się, że z tej niepoważnej w związku z tym odnoszę się, formy wypowiedzi już wszyscy korzystają, bo prawie wszyscy. Jedną z traktatowych kompetencji przewodniczącego Rady Europejskiej jest wspomaganie osiągania spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej, a tego typu wypowiedzi na pewno temu nie służą. Mhm. Ale to wrócę do wcześniejszej części mojej wypowiedzi. Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński bardzo świadomie, konsekwentnie grają na polaryzację opinii od 12 lat, jeśli nie dłużej, i na budowanie polityki nie opartej na merytorycznej dyskusji, tylko na nienawiści, na emocjach. To ja jeszcze dopytam, bo szef kancelarii, szef kabinetu prezydenta, profesor Krzysztof Szczerski, jest zdania, że Rada Europejska powinna zdyscyplinować Donalda Tuska właśnie za tę wypowiedź na Twitterze. No i jak mam się do tego odnieść, pani redaktor? No taka jest rola polityków. Wypowiedział to polityk, bardzo ważny. No właśnie, ja mam trochę inne pojęcie o roli polityków. Mi się wydaje, że obywatele płacą nam za to, żebyśmy dbali o ich interesy. Tak? Na przykład, żebyśmy zrobili coś z najniższą w Europie kwotą wolną od podatku, którą najpierw mroziła Platforma Obywatelska, a teraz mrozi Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Żebyśmy zrobili coś z tym zabójczym dla mikroprzedsiębiorców ZUS-em wynoszącym 1200 zł miesięcznie, tak? Który powoduje, że... No tak, ale panie marszałku, to nie jest tak, że atakowanie Polski z zewnątrz nie wpływa na życie Proszę Polaków. Dlaczego, być może nie wszyscy sobie są w stanie sobie to wyobrazić, ale to jednak tak jest. Realizują program Ukraina Plus. Czyli program polegający na tym, że ściągamy tutaj 1,5 miliona pracowników z Ukrainy i polski podatnik ma płacić im, uwaga, emerytury minimalne, nawet jeżeli pracowali w Polsce tylko rok. I nikt o tym nie dyskutuje. To jest olbrzymia strategiczna decyzja. Proszę mi pokazać jedno cywilizowane państwo na świecie, które przyjęło 1,5 miliona pracowników, imigrantów ekonomicznych, bez żadnej dyskusji o skutkach społeczno-gospodarczych takiej imigracji. Tak? To są podstawowe kwestie, a nie jakiś tam tweet, prawda, przewodniczącego Tuska. No. Czy przerzucanie się wyzwiskami przez polityków Platformy. Rozumiem, i PiS-u. Że tu nie chodzi My chcemy tylko o to, normalnej co debaty. Chcemy Europy przywrócić polskiej polityce powagę. Napisał rozmawiali na Twitterze, tylko jakie obywateli. Działania podejmuje. No, bo rozumiem, że ten tweet jest wyrazem pewnych działań. No tak to chyba wszyscy interpretują i dlatego jest o tym rozmowa. To nie jest tak, że tylko sobie napisał dwa zdania, ale to jest tak, że napisał, ale to realizuje. I to o to jest chodzi. Jest elementem czynienia naszej debaty coraz bardziej prymitywną. Panie marszałku, dzisiaj tygodnik Sieci Prawdy duży tekst na temat Kukiz15 publikuje. I tutaj pan jest jedną z głównych postaci tego, z jednym z głównych bohaterów tego tekstu. Zdaniem informatorów, do których tygodnik Sieci Prawdy dotarł, to przede wszystkim przez pana odchodzą posłowie z Kukiz15. No to... Jestem zaskoczony, bo mi się wydawało, że odchodzą przez taką typową dla partii politycznych, również Prawa i Sprawiedliwości, korupcję polityczną. Ja się bardzo cieszę i dziękuję tutaj Prawu i Sprawiedliwości. No tu jest co informacja, że pani po prostu wypycha tak naprawdę. Ja oficjalnie dziękuję Prawu i Sprawiedliwości, że oczyszcza nam szeregi, podkupując ludzi z tych, którzy nie chcą walczyć o zmianę systemu, o zasadniczą zmianę, tylko są w polityce dla apanarzy. I sytuacja jest prosta. A jeszcze trochę ma Prawo i Sprawiedliwość oczyszczać? Czy już wystarczy no zapraszam, tego oczyszczenia? Bo chcielibyśmy mieć pewność, że mamy drużynę, która naprawdę zmieni Polskę, a nie takich, którzy prawda, głosują na rozkaz są w polityce dla kasy. Pojawia się również informacja, że to nie są ostatnie odejścia, że jeszcze podobno są tacy, którzy chcą odejść, bo czują się ograniczani tak naprawdę. No takie to są informacje. No to że pan narzuca narrację. Ale dyskryminowani, nie wiem, mobbingowani. Panie redaktor, ja powiem pani, jaka jest różnica między rozumiem, że aż klubem tak szczegółowych informacji 15, nie ma. Klubem Kukiz15, a innymi klubami w Sejmie. Otóż u nas jest pluralizm, wewnętrzna dyskusja. A dyscypliny nie ma? Nie ma żadnej dyscypliny. Jest wolność i odpowiedzialność. A podczas głosowania wotum dla ministra Antoniego Macierewicza nie było dyscypliny? A widziała pani wyniki głosowania? Nie było. Panie redaktor. Właśnie teraz tak. Mogę sobie zobaczyć, ludzie, którzy odchodzą od zobaczyć nas, listę tych posłów, którzy na poziomie psychologicznym wyłamali. Może gdzie jest, oni teraz są, panie pośle? Muszę mówić jednocześnie, czy mogę powiedzieć. No bardzo proszę. Dziękuję, panie redaktor. Dopytuję. No więc u nas to jest coś takiego. W każdym ugrupowaniu partyjnym jest
zamordyzm, głosowanie na rozkaz. Ja uważam, że poseł, który głosuje na rozkaz, przestaje być przedstawicielem narodu, tylko jest takim no, ubezwłasnowolnionym, partyjnym pachołkiem. Tak? Mhm. Przekracza, znaczy nie realizuje swojego mandatu. Ja jestem odpowiedzialny przed moimi wyborcami, przed obywatelami i mam obowiązek realizować ich interes. Tak? I teraz głosując, ja nie mogę głosować dlatego, że tak mi powiedział jakiś szef ugrupowania, tak? Tylko ja muszę głosować według własnego sumienia, rozumu i tego, co powiedzieli wyborcy. Dobrze, panie marszałku, może jest nowa jakość. Inaczej. Może po prostu na zewnątrz to jest tak, że wszyscy głosują wedle własnego sumienia, ale jak się wszyscy zamykają w pokoju i klucz w drzwiach zostaje przykręcany, no to jest jasna dyspozycja, jak posłowie mają głosować, a jeżeli nie głosują, to spotykają ich kary. Nie ma tak? No ja słyszę... Bo takie informacje się pojawiają. Ale gdzie tak jest? No w prasie na przykład. Ale w którym grupowaniu tak jest? No właśnie, właśnie mówimy cały czas o Kukiz 15. No nie, pani redaktor. Mhm. Ja pani powiem, jak wyglądają kluby śmieszne Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej. No tam nie ma żadnego pluralizmu. Tam po prostu a pan chodzi na te posiedzenia? Nie, ale na przykład przyszedł do nas wyrzucony za głosowanie niezgodnie z rozkazem poseł Rzepecki i od niego wiemy, prawda, że nie ma żadnej dyskusji. Jest po prostu, wykonasz polecenie, to zostanie wpisane na listę. Czego innego możemy się dowiedzieć od posła Andruszkiewicza, który właśnie opuścił Kukiz 15, a był tym, który głosował przeciwko wotum nieufności dla ministra Antoniego Macierewicza. Opuścił jego zdaniem była wtedy dyscyplina. Opuścił w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło projekt likwidujący JOW-y, a Adam zapewniał wszystkich, że święcie wierzy w to, że JOW-y są najlepszym rozwiązaniem dla jeszcze demokracji polskiej. Jeszcze, zdaje się, nie wprowadziło, bo to jest jeszcze, tylko projekt, nie ma... I w takim momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło projekt penalizujący propagandę banderowską, co jest skandalem. Pan marszałek Stanisław Tyszka, wicemarszałek Polskiego Dziękuję Sejmu. Bardzo, miłego dnia Państwu. Kukiz 15. 27 po 7. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.